Stalina i Lenina jest znowuż szary, był kolorowy, piękny, udało się nam go tu chwycić, a teraz jest szary i najczęściej tak jest, najdłużej tak jest. Nawet jak coś nowego otworzą, to potem wszystkie obejścia, drzwi są pozamykane. To i w Katowicach tak było, że ludzie chcieli uciekać, ewakuować się z sali, gdzie sufit się załamał. No i siedzą w więzieniu ci, którzy nie dopilnowali, że drzwi, no, dookoła nie były otwarte.